Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naukowo.pl. Dziś drugie spotkanie w naszym nowym cyklu. Cykl jest cyklem rozmów moich z panem doktorem Pawłem Boguszewskim, neurobiologiem, kierownikiem pracowni metod behawioralnych Instytutu Nęckiego imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Pierwsze nasze spotkanie było o tym, jak bardzo adekwatne i jak bardzo nieadekwatne jest porównywanie mózgu, zwłaszcza mózgu ludzkiego i kosmosu, czy też mózgu naczelnych. Natomiast teraz się spotykamy, tak się umówiliśmy, nie? Bo my to się tak umawiamy niemalże jak redaktor Raczek z redaktorem Kałużyńskim wcześniej. W ogóle kto będzie za, kto będzie przeciw i o czym będziemy rozmawiać. Więc dzisiaj umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać o świadomości jako najważniejszej zagadce neuronauk i ja może zacznę od tego, że istnieje spór i to jest spór ideologiczny w sumie, czy ideowy bardziej niż ideologiczny. Czy to byt określa świadomość, czy świadomość określa byt? Nie chcę z Tobą wchodzić głęboko w dyskusję na ten temat, bo mamy rozmawiać o mózgu, ale myślę, że wymagana w takim momencie staje się jakaś dająca wyobrażenie, o czym będziemy rozmawiać, nie wiem, no definicja, określenie, co to jest świadomość dla neurobiologa, no, czy w świetle neuronauk. To dosyć ciekawie, że wspomniałeś, że to jest spór ideowy lub ideologiczny. Ja myślę, że tak od tego trzeba zacząć, bo tak naprawdę zanim przejdziemy do mózgu, to musimy wiedzieć, o czym mówimy. Musimy mieć tak zwany duży obraz. Bez tego według mnie nie ma co próbować łapać pewnych koordynatów mózgowych, bo bez zdefiniowania, zrozumienia, o czym my mówimy, bądź na przykład mówi jakaś inna strona, która ma inne twierdzenia, to w ogóle się nie dogadamy, a jednocześnie argumenty wzięte z mózgu będą trafiały w próżnię. I też ciekawie to, co powiedziałeś, jest to, czy to jest spór ideowy, czy ideologiczny. I wydaje mi się, że to troszeczkę oddaje pewnego rodzaju fundament. To znaczy, ja jestem akurat ze strony neuronauki materialista i wychodzę z założenia, że dokładnie, że byt, że materia, która nas tworzy, tworzy świadomość i poza tym procesem świadomości nie ma nic więcej. No i tej materii, tej świadomości i tej materii. Tak, no, materia musi być. Dobra. Tak. Natomiast chodzi mi o to, że o tyle to jest ideologiczne w momencie, gdybym powiedział, że się mnie nie da przekonać, że jest inaczej. Mhm. Ja jestem jak najbardziej otwarty na dowolne wytłumaczenie funkcjonowania i istnienia świadomości, które w jakiś sposób możemy sprawdzić za pomocą metod doświadczalnych, powtarzalnych i dojść do konkluzji, że tak jest. I jeżeli się mylę, to ja z przyjemnością zmienię moje zdanie. Problem jest taki, kiedy próbujemy dyskutować z ludźmi, którzy wiedzą, jaki jest i nie chcą tego swojego zdania zmienić, niezależnie od faktów. Wtedy rzeczywiście jest to spór ideologiczny. Natomiast nauka stara się unikać tej ideologii, trzymając się oczywiście pewnych swoich paradygmatów, ale które to paradygmaty są cały czas gotowe do zmiany, do aktualizacji i do rewizji. Także jeżeli chodzi o czy to jest ideologia, czy jakikolwiek inny spór, to według mnie nauka tutaj podchodzi w taki sposób otwarty. No dobra, ale w takim na razie się nie spieramy, tylko właśnie próbujemy mniej więcej powiedzieć, co to świadomość, tak. Bo wiesz, jest jeszcze inny filozof, trochę wcześniejszy niż Marx, który powiedział, że myślę, więc jestem. Odwracając to jestem, więc myślę. Wiesz, o co chodzi, że wchodzimy w taką sferę, gdzie świadomość właśnie, jakbyśmy jej za moment nie zdefiniowali, ona się szalenie ociera o istotę. Jak jej nie będziemy, widzisz, o co chodzi, że nawet jak pominiemy tego Marksa i tą ideologię i wrócimy do Kartezjusza i w ogóle usiądziemy tacy zgodni z racjonalizmem, to nadal można spojrzeć z punktu widzenia człowieka siedzącego na długopisie, przepraszam za wrażenie, tak mi ktoś kiedyś próbował teorię względności wytłumaczyć. I tutaj opieranie się do teorii umysłu o Marksa uważam całkowicie niezasadne.
Jest bardzo wygodne, bo łatwo wtedy wrzucić kogoś do takiego woreczka, w którym się trzyma tych wszystkich, do których się odnosi według tego nazwiska. Natomiast zostańmy przy Kartezjuszu, bo Kartezjusz jest myślicielem, który wprowadził dualizm. A mianowicie on wprowadził takie pojęcie, że mamy dwa magisteria, że mamy dwa obszary. To jest obszar naszej biologii zwierzęcej, gdzie mamy pewne odruchy, gdzie mamy pewne odczucia, takie jak głód, pożądanie, wiele innych rzeczy, ale że istnieje jakaś taka strefa świadomości, która jest niezależna od tej materii. Być może jest nieśmiertelna, może jest śmiertelna, ale generalnie jest czymś, czego my jako nauka nie dotkniemy, zostawmy to sobie gdzieś tam, oddajmy tą sprawę jakimś mądrzejszym ludziom, którzy mają objawienia. I według mnie jest to całkowity błąd. I tak naprawdę cała historia nauki pokazuje, że Kartezjusz, pomimo że wielkim filozofem był, w tym przypadku się mylił. Nie ma dualizmu. Rzeczywiście wszystkie badania neuro, które znam, wskazują w prosty sposób, że właśnie z funkcjonowania materii wyrasta to, w jaki sposób ten proces naszej świadomości działa. Natomiast skąd to się wzięło? I to jest coś, co pomimo tego, że Kartezjusz XVI, XVII wiek, a dużo jeszcze filozofów przed nim było, którzy też się odnosili do zagadnienia świadomości. Dlaczego jest to takie problematyczne? Ponieważ my jako jednostka żyjąca mamy poczucie pewnej narracji ciągłości naszej osoby. I no, budząc się rano, wiem, że jestem sobą, widzę pewne otoczenie. Kładąc się, też wiem, że jestem sobą. Kojarzę siebie z dzieci, no może nie aż tak bardzo, bo pamięć jest coraz słabsza, ale tam z jakiejś młodości mogę przewidywać swoją przyszłość jako jednostki, która kiedyś będzie troszeczkę starsza. Natomiast nie mam żadnej pewności, że ktokolwiek inny ma taką narrację. Bo to, co widzę, to jest doświadczenie, które ktoś mi może opowiedzieć. To jest ten problem, to się nazywa solipsyzm, to znaczy, czy rzeczywiście ja jestem tylko jakimś takim duchem, który czuje, że jest, a wszystko inne może być złudą, może być tak naprawdę pewnego rodzaju komputerem, tak jak w twórczości Lema były takie specjalne skrzynie, w których się trzymało zamknięte mózgi, one były podłączone pod elektrody, które produkowały rzeczywistość i ten mózg żył tej rzeczywistości, nie wiedząc o tym, że jest zamknięty w skrzyni. No to Matrix tak klasyczny. Być. Ja rozumiem, że bracia Wachowscy, którzy dzisiaj są bratem i siostrą, naczytali się Lema i generalnie Matrix. Aczkolwiek, wiesz... Już dwie siostry. Aha, już dwie siostry. Ja nie nadążam, nie nadążam za gwiazdami kinematografu. Wiesz... Kartezjusz dokładnie powiedział, że myślę, więc jestem. Więc jego stwierdzenie było tutaj akurat bardzo dokładne. Ponieważ on stwierdził, że jedyne, co może być pewien, to jest to, że istnieje. Natomiast to, czy istnieje świat zewnętrzny i w jaki sposób nasze zmysły go dopuszczają do naszej świadomości, jest czymś, co jest, można powiedzieć, z drugiej ręki. Czyli tak naprawdę o tym, czy ktoś inny jest świadomy, ja mogę wnosić na podstawie obserwacji, czyli można powiedzieć z drugiej ręki, albo mogę go pytać. I on wtedy mi to mówi, ale to jest już z trzeciej ręki. Tak, to jest narracja innej osoby. No tak, ale widzisz, no właśnie dotykamy tego, że nauka, wychodząc od materii, ta współczesna nauka, którą reprezentujesz, zaczyna jakby, może ja mam tylko takie wrażenie, mówić rzecz odwrotną. Jestem, więc myślę. Innymi słowy, ta świadomość jest przypisana do tego wszystkiego, co się dzieje między aktywnością peryferii mojego organizmu a aktywnością mózgu, który jakoś to spina i generalnie tworzy z tego wspólne obrazy i część moich snów albo dzisiejszego nastroju bierze się stąd, że źle wczoraj strawiłem i trzeba to przyjąć. Dokładnie tak. No, tak wynika po prostu z faktów, które obserwujemy. No to jestem, więc myślę. Innymi słowy, robimy Kartezjuszowi przewrót kopernikański, wiesz, mniejszy. No, po tylu latach dobrze by było. Szczególnie należy mu się za ten dualizm, gdzie po prostu próbował uciec i jak gdyby uciec od pewnych pytań tak naprawdę. Bo dla mnie wprowadzenie dualizmu jest pewnego rodzaju umysłową ucieczką od pewnych trudnych pytań. Co więcej, jest
ucieczką od tego, że boimy się przyznać, że być może jesteśmy właśnie bytem materialnym. Znaczy wyłącznie bytem materialnym, tak, bo myślę, że lęk przed przyznaniem, że jesteśmy bytem materialnym, mają wyłącznie naprawdę wydestylowani z wszystkiego idealiści i jakoś tak w ich rozumieniu rzeczywistości, no właśnie, jesteśmy chyba jakimś takim, znaczy materia ma trudność w pokazaniu, że jest na pewno. Ale natomiast duch czy właśnie świadomość jest na pewno, gdyż się przejawia tym, że sama siebie obserwuje na przykład, nie? Tak, no i tutaj w tym momencie nagle się okazuje, że takie proste pytanie, z którym do mnie przyszłaś o świadomość, okazuje ale się proste, no po prostu 20 wieków filozofii, ale bardzo proste dokładnie, pytanie. Dokładnie. Natomiast dlaczego akurat, no bo zapytałaś się o świadomość neurobiologa, który no tak właśnie naprawdę zajmuje się sprawami, można powiedzieć, dla wielu ludzi zbyt takimi przyziemnymi, jakieś tam prądy, jakieś... Znaczy jakby to Witkacy ujął flaki, nie bójmy się tego, my biolodzy zajmujemy się, jakby to ujął Witkacy, flakami. Dokładnie. Po prostu i wnętrznościami rzeczywistości, na ogół śmierdzącymi. Ja robiłam dużo w bakteriach, zapewniam Państwa, że bywają wyjątkowo organoleptycznie przykre czasami. W każdym razie nagle się okazuje, że ponieważ my zajmujemy się tymi flakami rzeczywistości, czy też właśnie patrzymy na świat, znaczy niekoniecznie musimy patrzeć na świat materialistycznie, natomiast bardzo wielu biologów tak patrzy. To dotykamy tego, że nagle definiujemy świadomość jako co? Aktywność neuronalną? Jakąś szczególną, wybraną, całościową, konkretną, niekonkretną, wiesz co chodzi? No właśnie, i teraz sama powiedziałaś, że 20 wieków, czy więcej, czy więcej, na pewno dużo więcej, tak? Bo już pewne traktaty na temat funkcjonowania nawet układu nerwowego czy mózgu to są jeszcze, no, można powiedzieć, nauka egipska, czyli to jest 5000 lat wstecz. I teraz przez ten długi czas mieliśmy zawsze problem taki, że była to ta narracja, że ktoś opowiada nam jakieś świadomości i dopiero teraz neuronauka tak naprawdę, mogąc wejść do tego kruchego domu duszy, czyli do naszego umysłu, do naszego mózgu, to akurat tytuł książki Torvalda, zresztą fascynującej, może nam pokazać właśnie to funkcjonowanie materii, która najprawdopodobniej tworzy tą świadomość. To znaczy dopiero teraz, dopiero tak naprawdę w ostatnich 20-30 latach zaczynamy mieć narzędzia i też pewnego rodzaju takie ramy myślowe właśnie do badań nad świadomością. To raz, a dwa, zaczynamy mieć więcej wiedzy, więcej czasu, gdzie możemy właśnie zacząć zadawać pewne fundamentalne pytania, co to jest ta świadomość. No dobrze, ale to... No ale wiesz, ale wtedy tu stajemy, znaczy ja jako pytający, a ty jako odpowiadający, ale pewnie też szukający na co dzień w życiu zawodowym, przed takim problemem, że jest świadomość i jest umysł. Gdyby to były rzeczy tożsame, to po co byłyby nam dwa słowa? Aczkolwiek synonimy się zdarzają. Jeden ładniejszy, drugi bardziej poetycki i tak dalej. Nie, no, można przyjąć, że zasadniczo są to te same rzeczy. Bardzo Ci dziękuję, że... Ale wiesz, no nie do końca, bo znam ludzi, którzy znajdują się w stanie nieświadomości, a umysłowi ich nic nie brakuje. Na przykład, gdy śpimy. To zależy właśnie od definicji. Teraz jedną z problemów w badaniu świadomości jest to, że jest to pewnego rodzaju pojęcie, które jest pojęciem tak zwanym naturalnym. To znaczy wynika z obserwacji rzeczywistości, ale nie jest definicją naukową. Znaczy nie jest pojęciem naukowym. Nie jest, dokładnie. To jest podobny problem, jak na przykład mamy z energią. O ile zapytasz się fizyka, on ci powie, że jest energia kinetyczna, potencjalna, cieplna, bardzo wiele różnych form energii. Ale na pytanie, a co to jest sama energia, myślę, że cały czas będzie miał duży problem z odpowiedzią. W mojej dziedzinie na przykład takim słowem są emocje.
Mówimy o emocjach negatywnych, pozytywnych, o różnego rodzaju emocjach, ale jeżeli mamy zdefiniować ogólnie pojęcie emocji, zaczynamy mieć duży problem, bo jest to pewnego rodzaju takie pojęcie parasolowe. Ja cię zmartwię, że mamy nawet części mózgu, w których podobno siedzą emocje. To co tam siedzi? Wiem. To co tam siedzi, jak nie wiadomo co, wiesz? Dobra, no więc dobra, to mamy tak, że mamy jakieś napięcie między świadomością i umysłem, moim zdaniem obserwatora pewnego rodzaju debat i pewnego rodzaju publikacji. Mamy pewne napięcie między świadomością i aktywnością neuronalną mózgu, po prostu. Mamy pewne napięcie między świadomością w nauce, a świadomością rozumianą po prostu przez Jana Kowalskiego, postać z brzegu pierwszą. Idę, patrzę, coś szare leży i nie rusza się. Rozum. Więc jakby, ewentualnie mógł tam leżeć mózg. Rozumiesz, co chodzi? I wszyscy się śmieją, ponieważ łapią ten żart. Bo w pewnym momencie zrobiono trochę tych sekcji w XV wieku nielegalnie, w XVI już bardziej legalnie i nam się ten rozum z tym mózgiem skleił. Tak? A teraz świadomość, moim zdaniem, niekoniecznie. Umysł się już nam z mózgiem skleił. Jakoś. A świadomość uważamy za coś znacznie, znacznie szerszego, głębszego, większego. No i właśnie, to jest pytanie, czy jest to większe i szersze. I tutaj moja odpowiedź jest taka, że dopóki nie udowodnimy, że jest to większe i szersze niż produkt biologiczny naszego mózgu, to wszelkie twierdzenia, że jest to szersze, są nieuzasadnione. No dobra, czekaj. Mamy na przykład to, mówiliśmy o tym eksperymencie, o tych dwóch filozofach, jednym z nich był John Locke, drugim był pewien Irlandczyk, którego nazwiska ciągle nie mogę zapamiętać, który miał żonę niewidomą od urodzenia i mieli to pytanie, które dotyczyło, czy ona będzie te figury, czy ona je rozpozna, jakby odzyskała wzrok. Wtedy nie można było jej przywrócić tego wzroku, chyba że cudem, więc to pytanie czekało na swoją odpowiedź, aż zrobiono pierwszą operację katarakty, usunięto kataraktę u niewidomego urodzenia i okazało się, że nie rozpoznaje tych kształtów na widok, musi proces uczenia nastąpić. Krótki, bo krótki, błyskawicznie niemalże, ale z tego, że kiedyś dotykałem, a dzisiaj widzę z wystarczającej oddali, żeby nie móc dotknąć, nie oznacza, że rozpoznam. I teraz to samo eksperymentalnie, nie wiem, no wyobraźmy sobie, jesteśmy w stanie przywrócić świadomość człowiekowi, który nie był świadomy inaczej niż działając neurobiologicznie, albo odwrotne pytanie, czy możemy pozbawić świadomości kogoś inaczej niż wpływając w jakikolwiek sposób na neurony. Więc jakby wiesz, o co chodzi. No tu według jesteśmy. Mnie nie. No dobra. Pozbawienia i zmiany świadomości, które znamy. Są takie eksperymenty, są takie obserwacje, nie wiem, operacje neurochirurgiczne, bo to zazwyczaj jest owocne. Znaczy, codziennie jest wykonywanych setki tysięcy operacji, gdzie są stosowane właśnie anestetyki. Czyli tak naprawdę codziennie pozbawiamy setki tysięcy ludzi świadomości w sposób kontrolowany. I ta świadomość wraca. Także. To są specjalnie dobrane odpowiednie środki, których mechanizm działania doskonale znamy. Wiemy dokładnie, na jakie receptory i w jakich neuronach one działają i które ośrodki mózgowe zostają wyłączone, że dana osoba traci świadomość. To między innymi właśnie badania nad różnego rodzaju formami anestezji. To jest jeden z takich większych tematów, którym się zajmują badacze właśnie współczesnej świadomości, gdzie właśnie za pomocą stosowania środków farmakologicznych u zdrowych ochotników wywołują różnego rodzaju stany obniżonej świadomości i dzięki temu mogą zobaczyć właśnie, co się zmienia w ich mózgu, w jaki sposób ten mózg inaczej funkcjonuje, w jaki sposób ten proces świadomości, czyli, bo dla mnie świadomość jest pewnego rodzaju procesem, który zachodzi na neuronach, on jest zmieniony, w jaki sposób on nagle na przykład potrafi zgasnąć. Dobra, to jesteśmy teraz w takim punkcie, w którym musimy tą naszą pierwszą dyskusję o świadomości powoli
zwinąć, znaczy pokazując lizak zza szyby po prostu naszym słuchaczom, ale taka jest formuła tego cyklu, kochani, właśnie po to, żebyśmy tu wracali do różnych tematów i słuchali waszych pytań. Po pierwsze, przypominam ci, że to ty wymyślałeś te tematy i temat jest sformułowany najważniejsza zagadka, więc dobra, zostało ci niemalże zadane, że następnym razem albo kiedyś, kiedy uznasz za słuszne i piękne, gdzie tu w takim razie ta zagadkowość się ukrywa, bo na razie zrobiłeś na mnie wrażenie człowieka, który wie, gdzie w człowieku, w mózgu, no ale to pewnie gdzieś dokładnie ta świadomość siedzi. No to wtedy to nie jest zagadka, to już jest taka zgadnięta zagadka. To już idziemy do podręczników i tam piszemy wszystko, już nie ma zagadek, nie? To już jest tak, bociany przestają przynosić dzieci. To jest jakoś taki mój pierwszy zwijacz, a drugi, gdzieś tam na zakończenie, żebyś nam zrobił apetyt na następne spotkanie, powiedz mi, czy w takim razie można sobie wyobrazić nie tylko właśnie takie zmniejszanie, ale pogłębianie ludzkiej świadomości, jeśli to jest neurobiologia czy neuronauki, no to czy na przykład cyborgi twoim zdaniem będą miały jakąś świadomość, czy świadomość jest zjawiskiem wyłącznie ludzkim, czy każdego naczelnego, czy każdego ssaka, który ma korę nową, czy wiesz, o co chodzi? No to teraz się, jak już robimy to tak materialistycznie i naprawdę, naprawdę to zawężamy, to znaczy naprawdę to zawężamy zgodnie z paradygmatem, który przyświeca twoim badaniom też, no to stoimy właśnie wobec takich prostych biologicznych pytań, no. Małpa ma świadomość, czy nie ma świadomości? No i tutaj, Magdo, przyszłaś do mnie z pytaniem, mając nadzieję, że w 20 minut uzyskasz odpowiedź na tak złożone. Nie, no właśnie daj nam jeszcze tego lizaka chociaż polizać przez szybę i spotkamy się następnym razem. No ma, nie ma ta małpa świadomość. Znaczy, myślę, że jeżeli oczywiście chcesz, to ten temat jest według mnie tematem najbardziej podstawowym i najbardziej wartym rozmowy. W związku z tym możemy rozciągnąć go troszeczkę w czasie. Ja z przyjemnością przekażę to, co ja wiem i to, co... No, ale to już jakby w następnym spotkaniu, ale jakby, tak, żebyś nam zrobił trochę apetytu. Ja myślę, że właśnie takim apetytem może być to, że dokładnie to, co podniosłaś w tym momencie, że jeżeli wyjdziemy z mechanistycznego punktu założenia, ewentualnie przyjmiemy mechanistyczne wyjaśnienie świadomości, jestem otwarty na udowodnienie mi, że tak nie jest. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam. Natomiast dokładnie powstają pytania, czy maszyny będą myśleć, albo raczej nie tyle, ile myśleć, bo już myślą, tylko czy będą miały świadomość i taką świadomość podmiotową. I jak to jest w przypadku zwierząt? I tutaj jedyne mogę powiedzieć, że... Znaczy maszyny, cyborgi najpierw, czyli ci, którzy są połączeniem maszyny i jakichś ludzkich komórek, neuronów chociażby, nie? Innymi słowy, takie układy tutaj mieszane, no bo jeśli ta świadomość siedzi w tym mózgu, siedzi w neuronach, no to niech będzie, że jeśli połączymy neurony z jakąś maszyną, to coś będzie miało świadomość czy nie, bo to jest istotne bardzo. Dokładnie tak. I to jest coś, co cały czas jest kwestią debaty. I tu możemy akurat, mogę podrzucić tak naprawdę rozszerzony teaser kolejnych odcinków, że naukowcy też nawet nie mają teoretycznych podwalin pod tego typu odpowiedzi, bo istnieje tak zwany trudny problem świadomości, który był sformułowany dopiero w 1996 roku przez Chalmersa, który właśnie mówił, że tak naprawdę być może nam się w ogóle nie uda dotrzeć do odpowiedzi z powodu tej subiektywności tego, co nazywamy naszą świadomością, jak również są badacze, którzy twierdzą, że w ogóle świadomość jest iluzją, jak również są badacze, i to tacy, co niedawno dostali Nagrodę Nobla, że tak naprawdę istnieje coś więcej niż tylko wyłącznie świadomość nasza mechanistyczna, tylko jest pewnego rodzaju kwantowa jedność wszechświata. I wtedy ta świadomość to by było coś powszechnie występującego, innymi słowy taki wytrych, żeby naukowo nazwać duszę. Tak, coś takiego. Dla mnie to jest troszeczkę ucieczka w zachowanie swojej wrodzonej, znaczy nie wrodzonej, nabytej duchowości, ale jednocześnie nie dając żadnych
przesłanek i dowodów tym, którzy chcą być przekonani. I myślę, że to może być taki dobry appetizer do naszych kolejnych rozważań. Rozmawialiśmy z doktorem Pawłem Boguszewskim, neurobiologiem, kierownikiem pracowni metod behawioralnych. Rozmawialiśmy o świadomości. Dziękuję Ci, Pawle. Bardzo dziękuję.